tutaj rzeczywiście zespół położył nacisk na wyeksponowanie obowiązku sędziowskiej inicjatywy i wydaje mi się, że to jest właśnie w dobrym kierunku krok. Tutaj polegam również na własnym doświadczeniu jako sędziego. Wydaje mi się, że to będzie impuls dla sędziego dodatkowo, żeby zastanowić się, czy sprawa nadaje się do mediacji. Od końca, tak, odpowiem Pani na pytanie. Potem to pytanie dotyczące obowiązku informowania w pozwie, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu, to kładzie nacisk na mediację pozasądową. To ma być impuls do tego, żeby strony przed skierowaniem sprawy do sądu spróbowały tą sprawę rozwiązać polubownie. Dlatego taki zapis się znalazł. To kwestia dotycząca obowiązku mediatora składania oświadczenia stronom. Ta sprawa była podkreślona, że odbiór mediacji społecznej, transparentność mediacji jest bardzo ważny i że te obowiązki mediatora powinny być analogicznie czy zbliżone do obowiązku sędziego. Jeszcze mówiła Pani o koncyliacji, o tym, że proponować może mediator sposób rozwiązania sporu. To absolutnie nie zbliża nam takiej mediacji do arbitrażu. To jest jedynie na wniosek stron. Strony często oczekują, żeby mediator właśnie wskazał im sposoby rozwiązania sporu. Oczywiście w szerokim modelu prowadzenia mediacji taka koncyliacja również się znajduje, ale często mediatorzy nie mieli jasności, czy takie postępowanie jest po prostu dozwolone w toku mediacji. Także taki wyraźny zapis, że będzie taka możliwość, wydaje mi się, że poszerzy możliwości mediatora i też będzie zgodne z oczekiwaniami stron. Tutaj też bardzo ważna sprawa dotycząca organizacji, że nagle zostają wykreślone. Takiej rekomendacji po prostu nie ma. Cały czas sobie zdajemy sprawę, jak to jest ważne, żeby mediatorzy mieli jakąś bazę dla swojej działalności, stabilizację, stały adres, właściwe warunki do prowadzenia mediacji. Także takiego zamachu na organizację, czyli na ośrodki mediacyjne nie ma, nic z tych ośrodków wykreślać nie chcę na razie. Dziękuję.